Jeśli chcecie wyjechać ze swoim psem za granicę, musicie mieć paszport. Bez tego dokumentu nie przekroczycie granicy państwa. Jeżeli już taki macie, sprawdźcie, czy nie spóźniliście się ze szczepieniami. Wystarczy bowiem 1-2 dni przegapić szczepienie przeciwko wściekliźnie i już musimy na nowo czekać okres karencji, czyli czas 21 dni, żeby legalnie przekroczyć granicę państwa. Jeżeli nie posiadacie paszportu, koniecznie udajcie się do odpowiedniego gabinetu weterynaryjnego, żeby go założyć. Nie jest tutaj potrzebne zdjęcie pupila, pies natomiast musi być zaczipowany oraz na nowo zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Pamiętajcie, wszystkie informacje na temat paszportu, tego co jest wymagane do jego założenia, znajdziecie w naszym artykule na blogu.